Dzisiejsza edycja Panoramy Pól jest drugą panoramą w Polsce organizowaną w tym roku. Pierwszą edycję mieliśmy tydzień temu w Bałcynach. Dzisiaj jesteśmy w Śremie. Od godziny 11 aż do późnego popołudnia zwiedzamy nasze pola demonstracyjne, omawiamy różne technologie nawożenia. Dzisiaj jest z nami także grono ekspertów, razem z nami pan profesor Marek Korbas. Dzisiaj w Śremie także prezentujemy wam uprawy zbóż i rzepaku. Mamy także nowość, mamy także uprawy grochu. Co bardzo ważne, to to, że staramy się zaprezentować różne systemy nawożenia w kilku uprawach, dlatego myślę, że te najpopularniejsze, które są w waszych gospodarstwach, z pewnością także tutaj będą cieszyć wasze oko. No mogę powiedzieć tylko tyle, że Panorama Pól zawsze słynie z tego, że jak niektórzy wspominają, nasze pola wyglądają jak malowane. Co bardzo ważne, to to, że tutaj wszystko odbywa się na zasadach uprawy polowej. Nie nawadniamy tych poletek dodatkowo, z wyjątkiem tego, co nam tutaj góra ześle. I to jest bardzo ważne, ponieważ my możemy w praktyczny sposób zaobserwować to, w jaki sposób te systemy nawożenia wpływają właśnie na uprawy polowe, takie, które są na polach każdego rolnika. Zapraszamy wszystkich, którzy mogą do nas dołączyć po to, aby zobaczyć, jak współcześnie można sterować nawożeniem i jakie nawozy wybrać wobec Zielonego Ładu, który także tutaj coraz mocniej wchodzi w obszary rolnictwa, także w Polsce. Co bardzo ważne, Timat Agro zawsze skupiało się na wyborze nawozów, które także budują fundament plonu. My wiemy, że ten fundament plonu będziemy już budować w sierpniu w rzepaku, siejąc go. Będziemy budować we wrześniu, w październiku, siejąc pszenicę. I dzisiaj właśnie również jest tuż za nami odkrywka glebowa w pszenicy, gdzie możemy zauważyć, jak system korzeniowy pszenicy rozwija się, jaki wpływ na system korzeniowy ma okresowy niedobór wody, który także pojawił się pewnie w Państwa terenie. A już za blisko miesiąc, 23 czerwca, spotykamy się w miejscowości Ślipcze w powiecie leżajskim, gdzie będziemy mogli na kolejnej edycji Panoramy Pól w województwie podkarpackim zobaczyć uprawy rzepaku, zbóż, w jaki sposób nowoczesne metody nawożenia wpływają na planowanie tych upraw.